Witaj w module 7 kursu o podstawach przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do pracy. W materiale tym przedstawię, w jaki sposób obrabiany jest element w programie EdgeCam. Otwieramy dany plik z rysunkiem, na przykład format 2D.dxf. Wykasowujemy zbędne elementy za pomocą polecenia usuń, otrzymując szkic detalu do obróbki. Tworzymy element przestrzenny. W tym celu należy zaznaczyć na rysunku szczegóły, np. żebra, otwory, profil zewnętrzny, podać wartość przesunięcia i wyciągnąć zdefiniowane profile. Kolejnym etapem jest definiowanie półfabrykatu. Określamy punkt zerowy na detalu. Przechodzimy do modułu obróbki. Określamy rodzaj obróbki, frezowanie, postprocesor, położenie punktu zerowego. Definiujemy obróbkę planowania za pomocą cyklu planowania. Określamy rodzaj narzędzia, np. głowica frezarska o średnicy 30. Parametry obróbki, np. typ, posuwy, poziomy. Następnie wskazujemy profil zewnętrzny. Odjeżdżamy narzędziem i wykonujemy symulację obróbki. Definiujemy obróbkę zgrubną. Zaznaczamy profil, który ma być poddany operacji obróbki. Określamy rodzaj narzędzia, np. frez walcowy o średnicy 8. Parametry obróbki. Następnie wymieniamy narzędzie i przeprowadzamy symulację obróbki. Kolejnie przeprowadzamy operację profilowania. Wskazujemy profile, np. żebra, walec i strony profilu. Określamy punkt startu obróbki. Następnie wybieramy narzędzie, np. frez walcowy o średnicy 6. Przeprowadzamy symulację obróbki. Następnie przeprowadzamy operację tzw. płaskich regionów. Wskazujemy elementy, następnie wybieramy narzędzie. Może pozostać z poprzedniej obróbki, to znaczy frez walcowy o średnicy 6. Wymieniamy narzędzie, przeprowadzamy symulację obróbki. Przeprowadzamy obróbkę otworów. W trybie modelowania wybieramy typ otworów, np. przelotowy, i wskazujemy ich środki. Natomiast w trybie obróbki wybieramy narzędzie, np. nawiertak, wiertło. Definiujemy parametry, odjeżdżamy narzędziem do punktu wymiany i przeprowadzamy symulację. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.